No, ta kampania ma dziwny przebieg i takim sukcesem, który chcę powiedzieć, aczkolwiek ja sobie nie poczytuję za sukces, bo dla mnie to jest rzecz, powiedzmy, nieprzyjemna. Nigdy do tej pory nie byłem w sądzie okręgowym w trybie wyborczym, ale po prostu dopóki prowadzimy merytoryczną kampanię, 4 lata taka była prowadzona i ona się do końca taką okazało. I tutaj przed pierwszą turą również taka debata merytoryczna i taka kampania merytoryczna była prowadzona. I to było wszystko na zasadach demokratycznych. Natomiast już po drugiej kampanii, właściwie po drugiej, pierwszej turze, właściwie okazało się, że nie ma dyskusji merytorycznej. W ogóle nikt nie mówi o jakichś programach, prawda, z drugiej strony, nikt nic nie deklaruje, prawda. Natomiast użyto innych narzędzi niedopuszczalnych moim zdaniem, w postaci paszkwila, który dotyka wiele osób, ale mnie osobiście szczególnie. Oczywiście, co w kontekście tych wypowiedzi, które Państwo przed chwilą usłyszeliście, brzmi śmiesznie, bo jeżeli ktoś zarzuca mi, że jako wicedyrektor nie chciałem pomagać poszkodowanym rolnikom, prawda, pomogłem tylko sobie. Jeżeli jako starosta i wicestarosta przez 8 lat nie zrobiłem nic dla tej gminy, a wręcz powodowałem niszczenie, prawda, tego dorobku, jeżeli jako radny powiatu w ostatniej kadencji, prawda, w ogóle w tych ostatnich kadencjach pobierałem tylko dużą dietę, a nie robiłem nic, a wręcz uniemożliwiałem jakiekolwiek działania z pozycji samorządu. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś mówi, że ja przez 8 lat, będąc radnym gminy Szczucin, sołtysem wsi Słupiec, nie zrobiłem nic dla tej wsi, a jedynie wybudowałem dom ludowy bez pozwolenia na budowę, to ja po prostu nie mogłem obok tego przejść obojętnie. Złożyłem wniosek do Sądu Okręgowego. Wczoraj odbyła się rozprawa, która jednoznacznie wskazała, że jestem, zresztą nakazała stronie poprzedniej sformułowanie i zamieszczenie sprostowania, prawda, i przeprosin w tym zakresie i stwierdzenie jasno, że wszystkie te informacje były kłamstwem. Nakazała również oczywiście zakazu publikowania dalszych tych informacji, nakazała również wpłatę 5000 zł na Caritas diecezji tarnowskiej. To oczywiście daje mi jakąś satysfakcję, ale poświęciliśmy mnóstwo czasu, mnóstwo emocji moich własnych, moich znajomych, mojej rodziny na rzecz, która ja mówię, jest jakimś sukcesem, ale to nie o to chodzi, bo przecież my nie po to tutaj kandydujemy i nie po to jest okres kampanii między jedną a drugą turą, żeby szkalować się i wygrywać różnymi kalumniami kierowanymi do przeciwnika, prawda? I to jest, mówię Państwu o tym, bo oczywiście to są fakty właśnie, bo sąd na szczęście i wskazał jednoznacznie, że wyjątkowo perfidny sposób zostało to zrobione. Wobec tego no, to jest jakiś sukces demokracji. No, na szczęście mamy jeszcze sądy. Ja nigdy z tej formuły nie korzystałem, ale nie mogłem sobie już pozwolić na to, żeby tak szkalowano, zresztą nie tylko mnie, ale całe grono osób. Szanowni Państwo, wobec tego chciałbym, żebyście Państwo przemyśleli, prawda? Żebyście Państwo zachęcili innych, przekonali się do tego, że jest możliwa współpraca. Te wszystkie osoby, które tutaj dzisiaj mamy, to jest element nieukładu, którym straszy się mieszkańców gminy. To jest normalna współpraca międzyludzka, która jest konieczną po to, aby się rozwijać, po to, aby żeby rozwiązywać problemy. Nie ma innej formuły, nie ma możliwości funkcjonowania, jeżeli dzieli się społeczeństwo na naszych, waszych, prawda, właściwych, niewłaściwych, czy też niektórymi wręcz straszy się ludzi. To dla mnie jest sytuacja niedopuszczalna i wydawało mi się, że już nie będzie miała miejsca, bo często słyszeliście Państwo, ja to tak traktuję, że w gminie Szczucin demokracja dojrzała. To, że było 5 kandydatów na burmistrza, traktowałem jako sukces demokracji, bo w końcu ludzie dorośli do tego i przekonali się, że mogą zaprezentować własne poglądy, mają własny pomysł na realizację programów, wskazują pewne problemy i tak to zostało odbierane. I z tych narzędzi demokracji korzystałem. Dlatego bardzo Państwa o to proszę, za Państwa udziałem jeszcze innych pozostałych.
W tej chwili oczywiście ja chcę dotrzeć z tą informacją, bo ona jest bardzo ważna, żeby dotrzeć z informacją, że właśnie Państwo kandydaci, którzy tutaj razem dzisiaj ze mną są, autentycznie zbudowaliśmy wspólny program. Państwo kandydaci są gwarantem realizacji tego programu, prawda? Dlatego ja sobie to niezmiernie cenię. Rada Gminy wybrana dzisiaj, prawda, konstytuowana, jest gwarantem realizacji tych programów. A więc tutaj gwarancja tego, że to będzie realizowane, jest stuprocentowa przy takiej współpracy. Ważne tylko, żebyście Państwo otworzyli okienko, bo to tak faktycznie wygląda. Nic z tego nie uda się zrobić, jeżeli Państwo nie zagłosujecie, jeżeli nie przekonacie innych. I trzeba się z tą demokracją oczywiście pogodzić. 4 lata temu zabrakło 137 głosów. Był program oceniony, bardzo dobrze przyjęty, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo przekonało mnie to, że to, co ja proponuję, czyli współpracę, rozwój, pozyskiwanie środków, pomoc ludziom, jest oczekiwane, prawda? I właściwie, gdyby przez te 4 lata następne część przynajmniej z tych działań została podjęta, to wtedy być może faktycznie w kontekście tej powodzi mojej osobistej, nie tylko mojej, ale może już za stary jestem, żeby przeżywać powódź po raz kolejny raz, prawda? Pewnie nie decydowałbym się, bo tak jak Roman powiedział, prawda? Tutaj jest kwestia pracy w Krakowie, z której jestem zadowolony, która mi daje wielkie zadowolenie. To jest właściwie moje marzenie, prawda? Takie, które można pomagać ludziom, programować pewną pomoc, zmieniać, wprowadzać do mechanizmu, który jest mechanizmem środków unijnych, taki element samorządowy, ludzki, bo to jest takie narzędzie. Wobec tego, natomiast Szanowni Państwo, myślę, że jeżeli to nie zostało w jakiś sposób podjęte, myślę, że w tej chwili naprawdę czas jest bardzo ważny i nie zmarnujmy tego czasu. Szanowni Państwo, jak wspomniałem, ponieważ jeszcze wiem, że grupa przedsiębiorców chciała po prostu pewną informację Państwu przekazać, bo tak jak wspomniałem, oni są tutaj przedstawiani jako największe zagrożenie dla gminy Szczucin, co dla mnie jest niepojęte, bo jak Państwo zobaczycie, o czym Pan Marszałek mówił, tam gdzie rozwija się gmina, to tam oczywiście przede wszystkim miejsca pracy tworzą nasi pracodawcy, nikt inny ich nie robi.